Jak pani wybiera strój na takie uroczystości? Jak w ogóle można się ubrać? Ja powiem szczerze, jak kobieta kobiecie, to jest zawsze masakra. Znaczy do ostatniej chwili nie wiadomo co, do ostatniej chwili nie wiadomo jak, do ostatniej chwili niepewno jeszcze co jest właśnie to, co powinno być na tę imprezę. Tym razem pomagała mi w tym wyborze kapitalna, fajna, młoda stylistka Magda Butrym. I to jest w dużej części jej zasługa. No ale ja przede wszystkim muszę się w tym dobrze czuć, prawda? Ale proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że jest wszystko zapięte na ostatni guzik na 3 dni przed. Naprawdę to jest próbowanie jeszcze może tak, może tak. Zwłaszcza, że ten strój tak naprawdę jego naczelną cechą powinno być to w takim występie konferansjera, osoby prowadzącej wieczór, żeby się w tym dobrze czuć. Bo jeżeli coś nas uwiera i jeżeli wydaje nam się, że to zupełnie nie jest nasz styl, no to wtedy niestety cała konferansjerka też przepada. Czyli taką radę by pani udzieliła kobietom? Tak, zdecydowanie. Wybierajmy to, w czym się dobrze czujemy, co oczywiście ma w sobie znamiona czegoś, co jest trendy, ale wybierajmy z tego coś, co odpowiada naszemu gustowi.